Teraz mamy punkt 5. Pytania, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 6. Oświadczenia i komunikaty. I proszę Państwa, zacznę od takiej informacji. Młodzieżowy Dom Kultury pod 49 Krzesła Ewicy informuje, że w dniu 15 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek o godzinie 13:30 odbędzie się przekazanie placu budowy wykonawcy w firmie Budmed 2 dla wykonania prac konserwatorskich związanych z odsłonięciem i zabezpieczeniem ścian zewnętrznych kaponiery wschodniej i kaponiery czołowej w obiekcie FOP 49 Krzesławicy. Prace finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, Gminy Miasta Krakowa i Rady Dzielnicy 17. Podpisał Pan Franciszek Dziadon. Informuję Państwa o tym dlatego, że jeżeli ktoś by chciał być na tym, że wydarzeniu, czy to bardzo proszę, 15 lipca, 13:30, pod 49. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chce, to może tam się udać. To by było tyle, jeżeli chodzi o tą informację. Teraz proszę Państwa, chciałbym tu Państwu pokazać dyplom uznania dla Rady Dzielnicy 17 w Krakowie. Może odczytam najpierw treść: za szczególną pomoc w działania ekologiczne na terenie szkoły podstawowej nr 129 oraz osiedla na wzgórzach Krzesławickich. Podpisali dyrektor szkoły magister Grażyna Leszko i opiekun zespołu ekokornelowcy magister Maria Nowak. Musimy chyba jakąś półkę znaleźć i o tych dyplomów mamy trochę. Tak to wygląda, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to bardzo proszę. A jak nie, no to na razie. To na półkę. Szanowni Państwo, mam tu jeszcze taką informację, że został wreszcie rozstrzygnięty przetarg na budowę parkingu i drogi dojazdowej w osiedle na Stoku na kwotę na kwotę 577 tysięcy z groszami. Nieważne te grosze, ponieważ i tak trzeba będzie dołożyć mniej więcej około 10 tysięcy złotych na nadzór konserwatorski. W tej chwili jeszcze tutaj negocjujemy, autorski. Czy to musi autorski, czy to musi być aż tyle, bo tam sobie biuro projektowe zafinansowało 492 zł razy 25 za wizytę, natomiast ilość wizyt nie znamy. Ale tak czy inaczej, to w stosunku do całej inwestycji to są minimalne, bo to maksymalnie 10 tysięcy złotych. Jak Państwo pamiętają, sukcesywnie przesuwaliśmy środki finansowe pozostałe po przetargach na oświetlenie ulicy Morcinka. To było około 140 tysięcy złotych. Na właśnie na to zadanie. Także pierwotnie planowana kwota 288, tyle było, to ona będzie w tym roku wzrośnie do sumy 420 tysięcy. Miejmy nadzieję, że zgodnie ze stosownym rozporządzeniem Pana Prezydenta nie zabiorą nam te pieniądze, które zostały po przetargach, tylko zgodnie z naszymi uchwałami zostaną przeznaczone na to zadanie. Jeżeli się tak stanie, to w tym roku będziemy mieli możliwość zapłacenia za to zadanie już około 420 tysięcy. No trzeba po prostu podliczyć, to mogą być jakieś 10 tysięcy w tą czy w tą stronę. Natomiast proszę Państwa, sytuacja jest taka, że zadanie jest rozpisane w cyklu dwuletnim. Wykonawcą jest firma z Limanowej, pamiętasz? Nie, z tego. Z
Jabłonki czy skądś tam to? No gdzieś z gór, w każdym bądź razie. I będziemy... Z Jordanowa. Z Jordanowa, przepraszam. Z Jabłonki. Ale z Jordanowa, w każdym bądź razie będziemy, proszę Państwa, rozmawiać jeszcze z Zikitem, żeby zaproponować, żeby firma wykonała już w całości w tym roku, no bo środki zabezpieczone przez budżet dzielnicy, nie ma pojęcia budżet dzielnicy, środki oddane do dyspozycji dzielnicy, muszę się poprawić, bo mnie nagrywają, to w związku z powyższym to będzie około 420-30 tysięcy, żeby firma wykonała w całości to zadanie, a brakującą kwotę zapłacimy, jak zresztą było w warunkach przetargu, w cyklu dwuletnim, w roku przyszłym. No nie w styczniu, bo zanim uruchomią budżet, to będzie marzec, ale to jest inna sprawa. W każdym bądź razie może się uda i chyba firmie się będzie opłacało. Tu może Wiesiek by coś więcej powiedział, że jak wejdą na plac budowy, to skończyć, a nie wracać w przyszłym roku. Ale jak to będzie naprawdę, to nie wiem, to się okaże. Stasiu Stroński zgłaszał się do głosu. Bardzo proszę. No ja bym chciał strasznie podziękować panu przewodniczącemu i całej szanownej radzie, że tej kadencji i poprzedniej kadencji za miłe i przychylne oko na ten parking, bo naprawdę jest tam strasznie, żeby tam cokolwiek dojechać i zaparkować. Dychę to proszę Państwa, moja gra strasznie. Dziękuję bardzo za miłe słowa skierowane pod adresem Wysokiej Rady. Sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj będziemy musieli, bo w tej chwili obowiązuje jeszcze sytuacja zagmatwana, ale postaram się wyjaśnić. W tym momencie mamy zadania, środki przeznaczone dla dzielnicy podzielone na zadania priorytetowe i powierzone. Dlatego też na przykład włączyliśmy dwa zadania na kort przy Grybałowiance, zadań priorytetowych i powierzonych. Zgodnie z nowym statutem ma być tylko pula środków dla dzielnicy. Nie ma być już rozdziału na priorytetowe i powierzone. Jeżeli tak będzie, to w ten czas nie mielibyśmy na przykład kłopotów z tym, żeby przeznaczyć te 200 tysięcy, o których mówimy, na rok przyszły z jednego, że tak powiem, źródła. Jak Państwo pamiętacie, bo już to kilkakrotnie mówiłem, środki podzielone, środki przeznaczone dla dzielnicy będą jedne, z jednego worka, z tym, że będą cztery zadania, na które dzielnica będzie musiała przeznaczyć 75% tych środków. Te cztery zadania to remonty szkół i placówek oświatowych, prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia, ZIS, czyli remonty infrastruktury sportowej i lokalne wydarzenia kulturalne. I jeszcze jest czwarte zadanie, to trzeba zerknąć do projektu nowego statutu. I w ten czas prościej będzie te środki wydawać, bo w tej chwili to musimy kombinować zadania priorytetowe, zadania powierzone i tak dalej, żeby zgrać na jedną, na sumę potrzebną. Drugi aspekt sprawy jest taki, że w przyszłym roku i podejrzewam, że w następnych też obowiązuje nas to kryterium. 35% środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne i 65% może być przeznaczone na wydatki bieżące. Dlatego też po zsumowaniu wyników przetargu i tych środków, które trzeba będzie przeznaczyć w przyszłym roku, okaże się, ile jeszcze będziemy musieli szukać zadań inwestycyjnych. No bo ponieważ przetarg wyszedł nisko, proszę Państwa. Kosztorys inwestorski opierał na 1 130 000 zł.
wynik przetargu 500, w zaokrągleniu 80 tysięcy złotych, o połowę. Więc w związku z tym w przyszłym roku zadań inwestycyjnych mamy tą brakującą kwotę. Przyjmijmy, że to będzie około 200 tysięcy do tego parkingu, plus 200 tysięcy na kort, to jest 400 tysięcy, plus zadań priorytetowych, takie środki jak przeznaczone na przykład na zakup samochodów dla policji czy straży miejskiej, to są niewątpliwie zadania inwestycyjne, czy tam takie drobiazgi typu montaż ławek, no ale to jest tylko 10 tysięcy, a w sumie trzeba będzie 35% z puli, które będzie przysługiwała dzielnicy. Jaka to będzie pula, to znając życie, dowiemy się we wrześniu, kiedy będzie stosowne zarządzenie pana prezydenta. Więc prawdopodobnie jeszcze będziemy dążyć do tego, żeby jakoś uruchomić budowę miejsc parkingowych tutaj przy ulicy Architektów, tam gdzie kolega Grzesiek Grojewski i Jasiek Kawa byli i tam oglądali. I być może, że się, i to będzie niewątpliwie zadanie inwestycyjne. No, w każdym razie no, w tej chwili tak to wygląda na dzień dzisiejszy. To tyle, co ja mam do powiedzenia na temat budżetu. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to chcesz coś powiedzieć? Jeżeli nie, to przejdziemy do podania terminu posiedzeń poszczególnych komisji i od lewicy Stasiu. Komisja Zdrowia 20 sierpnia, Komisja Mieszkaniowa 22 sierpnia, jak zwykle, 17:30. Później jest Komisja Ochrony Środowiska. 28 sierpnia, godzina 18. 28 sierpnia. Później jest Stasiu, czyli Komisja Budownictwa. 26 sierpnia. Godzina 18. Nie podjęliśmy żadnej decyzji. Po raz ostatni. Jakby wrócić do 17. Do 16. Nie, do 17. Proszę Państwa, to jest decyzja komisji, która godzina, więc tutaj proszę mi nie rozpoczynać dyskusji o godzinie. To proszę sobie ustalić na komisji. Komisja Kultury. Komisja Kultury 27 sierpnia o godzinie 18. Komisja Kultury 27-18 i kogo by kto mi został? Bezpieczeństwo będzie połączone z Bezpiecznym Krakowem, jest 21 o godzinie 18. Czy wszystkie komisje się wypowiedziały? Zaraz poproszę panią Kasię, żeby odczytała, żeby państwo mogli sprawdzić terminy posiedzeń komisji. Ja tylko chcę zaprosić wszystkich na sesję 29 sierpnia o godzinie 17:30. Kolejna sesja Rady Dzielnicy. Teraz poproszę panią Kasię, żeby odczytała jeszcze raz terminy posiedzeń komisji. Pani Kasiu, powoli i wyraźnie. Tak jest. Komisja Zdrowia 20.17.30. Komisja Mieszkaniowa 22.17.30. Komisja Ochrony Środowiska 28.18. Komisja Budownictwa 26.18. Komisja Kultury 27.18. Komisja Praworządności 21.18 i sesja 29.17.30. Koleżanka Kolasa. Chciałam dodać, że posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego Bezpiecznych Kraków 21 o 18. Tak. Zapraszam Państwa radnych, członków. Trzymam się za słowo. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu przyjemnego wypoczynku wakacyjnego czy urlopowego, niech każdy z nas wie jak chce. Dużo słońca, wspaniałej atmosfery i zapraszam Państwa na posiedzenia komisji i sesję zgodnie z tym, co zostało przed chwilą podane. Dziękuję za przybycie. Zamykam obrady 32 sesji Rady Dzielnicy 17 osiedle na Stoku 15. Taki jest nasz adres.
A to wszystko mówię po to, że nas tutaj Fundacja Stańczyka nagrywa.